Polsce rynek druku 3D jest bardzo bogaty. W sensie jest dużo firm, które wytworzyły się w ciągu ostatnich kilku lat i zdecydowanie możemy powiedzieć, że jesteśmy dość zaawansowani, jeśli chodzi o rozwój tej technologii. Szczególnie w takim aspekcie właśnie desktopowym, ale też coraz więcej firm stawia na wielkoformatowe drukarki. Myślę, że know-how, który jest u nas w kraju, jest bardzo dobrze rozwinięty. Wartość rynku druku 3D rośnie bardzo szybko. Na rok 2019 przewidywane jest, że osiągnie ponad 30 miliardów dolarów. Cały rynek i dynamika jego wzrostu jest szacowana na ponad 25% rocznie, niektórzy mówią o 30%. Natomiast w tym rynku on składa się z kilku segmentów i ten segment dotyczący tylko i wyłącznie drukarek nabiórkowych rośnie najszybciej. Tam się mówi nawet o 30-kilku procentach, także kilkudziesięciu nawet niektórzy twierdzą. Także ten segment, w którym my także jesteśmy, jest tym takim najgorętszym, powiedzmy, kawałkiem tego rynku. No i obserwujemy ten wzrost własnymi oczami, widzimy, jak klienci podchodzą do tematu i jak mocno potrzebna jest ta technologia małym i średnim przedsiębiorstwom. Prototypowanie i krótkoseryjna produkcja to jest zdecydowanie klucz. Czyli inżynieria ogólnie, także branże, które są związane z projektowaniem CAD, czyli z projektowaniem z użyciem narzędzi trójwymiarowych. Myślę sobie, że ogólnie cały przemysł bardzo dużo korzysta na druku 3D. Coraz więcej. No wiadomo, drukuje się nawet silniki rakietowe, drukuje się części samochodów. Jeszcze nie jesteśmy na etapie, żeby jakby finalne produkty były robione tylko za pomocą druku 3D, ale jest już to coraz bardziej popularne. Dochodzą do tego też takie branże, które można by uznać za bardziej egzotyczne, chociażby drukowanie jedzeniem. U nas nawet na naszej maszynie robiliśmy sporo eksperymentów w tym temacie. Rośnie powoli też rynek dotyczący tego. No ale tak jak powiedziałem, on rośnie w wielu różnych kierunkach. Na pewno są jakieś takie główne, właśnie związane z inżynierią i przemysłem, ale powstaje wokół nich także dużo takich pomniejszych, także takich jak na przykład fashion design, jak właśnie personalizowane produkty dla ludzi, takie jak zegarki, wearables tak zwane i tak dalej.